Cześć kochani, witam was w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zobaczycie, zabieram was do lumpeksu, a w zasadzie zabieramy was razem z Anią do lumpeksów. Byłyśmy w trzech sklepach, dwóch takich powiedzmy na prowincji, na wsiach. Nie pamiętam nazwy wsi, ale będą one w relacji. Zobaczycie, w jednym sklepie zrobiłyśmy całkiem spore zakupy na wyprzedaży. Natomiast byłyśmy też w Tekstylowo w Limanowej, po raz pierwszy tam byłam. Jeśli też nie byliście, to mam nadzieję, że jesteście już ciekawi, bo będzie oczywiście relacja, jaką zrobiliśmy razem, ale także relacja z naszego wyjazdu, bo byłyśmy też na takim, powiedzmy sobie, wyjeździe też na wieś, żeby nakarmić kotki Anusi. No i zobaczycie też oczywiście, co kupiłyśmy, zobaczycie, jak tutaj część tych rzeczy mierzę. I zobaczycie, co sobie zostawiam, a co pójdzie dalej w świat. Mam nadzieję, że was interesuje ten temat. Jeśli tak, jeśli lubicie chore lumpeksowe, zwiedzanie lumpeksów, to zasubskrybujcie kanał i polubcie filmik koniecznie. Idziemy dalej. Oczywiście na początku relacja, także przechodzimy już do tego. Będę w trakcie coś tam komentowała też, gdzie tam będzie potrzebny komentarz. Także zobaczcie to. Jesteśmy mikrociuchowcu. Ale powiedz, jaki można robić biznes na prowincji? To jest wieś, słuchajcie. A ja nie wiem, jak się nazywa ta wieś. Komorniki to są. Słuchajcie. Chcę zobaczyć jedną sukienkę na bramie. Bardzo ciekawie to wygląda. Sukienka z małpy. Zobaczymy, jaki ma skład. Koza. Tak to wygląda. Czy ktoś ma u siebie? No. Taki mały sklepik, zobaczcie. O, jest Ania, zobaczcie. O, jakie słodkie to jest. Rzeczywiście na kółko teatralne. Aha, to są chyba same takie. A to super, to będziemy. Jakby było coś dla lalki, to odłóżmy. Teraz jedziemy na wyprawę bardzo malowniczą trasą. Tak. W pewnym momencie będziemy na takim punkcie widokowym. Postaram się tam zatrzymać. Pokażemy wam takie widoki jak w Szwajcarii. A ten co tak środkiem? No bo tutaj tak mają i to jest taki apel do wszystkich z libanowską i bocheńską rejestracją. Trzymajcie się bardziej swojego pasa, okej? Tak, jeżeli ktoś jest z okolic, to jeździcie sensownie, bo słuchajcie, bo co chwila trupy zwierząt widzimy na drodze. Także apel o dbanie nie tylko o siebie. Dokładnie, troszeczkę się tutaj pomyślcie o więcej empatii po prostu z tą stosunku do zwierzątek biednych, bezdomnych. Tak. Noga z gazu. Gdzie? Jedziemy w piękne okolice, bo jedziemy sobie do Limanowej i do Pasierbca. Słuchajcie, Pasierbiec to jest taka miejscowość. Aniu, powiedz coś o Pasierbcu, tak szybko. Tak szybko. To jest taka miejscowość, z której roztacza się niesamowity widok na Tatry. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj widać, to też sfilmujemy. Super, no, że zobaczycie, co tam zobaczycie. Bo jedziemy też między innymi nakarmić koty Anusi, tak, które są same w Pasierbcu. Są na wakacjach same, chwilowo właśnie. Chwilowo, tak. No, a my jedziemy na wyprawę też do Tekstylowo, bo to dzisiaj jest wyprzedaż. Zobaczymy, co tam jest w Limanowej. A później właśnie do Pasierbca i zobaczycie przebitki. Tak, będziemy wam pokazywać po Ania po prowadzi dzisiaj, swoim autem jedzie. Ja jadę bardzo grzecznie. A ja jestem pasażerką. Jadę 50 na godzinę. Tak, Ania jest grzeczna, przepisowa i bardzo dobrze, bo przynajmniej nie zginą żadne stworzenia przez nas. Tak, miejmy nadzieję. No, patrzcie, jak pięknie dzisiaj. No, piękna pogoda. Udało nam się z tak, pogodą. Udało się nam z pogodą. Zimno jest, to prawda, ale zaraz będzie cieplej. Bo tak, jedziemy. Stałyśmy o świcie. Zatrzymały się przy drodze, bo jest jakiś lumpeks. A zwiedzamy dzisiaj, więc słuchajcie, co to za miejscowość? Tylko to jest pytanie. Co to jest za miejscowość? Nowa Szafa. Kawec? Kawec, słuchajcie. Wszystko na drodze do mnie tutaj. 5 zł. Tylko będziemy tutaj chyba szaleć za te 5 zł. Szaleć? Tak. No fajna kurteczka. Obejrzałam. Ja
tylko tak sfilmuję sklep. Nie będę pani. Proszę, spokojnie, niech się pani nie stresuje. O, tu Ania szuka. Zobaczcie, jak ładnie. No my właśnie, no właśnie, właśnie. My właśnie chcemy używane, głównie, bo no, my o lumpeksach. Tu mam bardziej, tu już troszkę jest nowych rzeczy. Mhm. Weźmy tak z szefowa pół na pół. A używane są tam? A używane tu mam. No. Okej, okay, no to super, to nie będę pani tutaj. Nie wiem, czy jakoś nie... Jakoś sobie, że... Obejrzymy sobie, no, no wszystko, no, tak właśnie, spokojnie. Po kolei. No, proszę. I co, to jest sam za piątkę dzisiaj, tak? Te używane? Tak. Okej. Okay. Używana odzież, no, za 5 zł. To też jest zużywane? Też z używanego. No, okay. Tu też. No, ta sukienka jest bardzo fajna. No. Super. Też i to na przykład mam też. Nie, nie musi być ciążowa, po prostu akurat jest tak zrobiony, że tym będzie macie manekina, co? No! No. No fajna sukieneczka też. Ładna. Teraz sobie wszystko pooglądamy. Ale tak chciałam też cały sklep. O, tu jest, jest no, przymierzalnia, to jest bardzo się. No, jest, bardzo się chwali, jak jest przymierzalnia. Grzebie, słuchajcie, tak, bardzo fajne słowo. Kurka. Kimusia grzebie. O, to jest fajna koszulka. Bardzo fajna koszulka. Z fajnego materiału. O, to jest skóra też. Hmm? Niestety nie mamy. A, dobrze, to. Ale mamy już kilka fajnych rzeczy. Mamy dla Wiktora koszulkę fajną. Tak. Pokażemy? Ja mogę pokazać. O, ta, ta. Ania. Dobra, to walczymy dalej. Wymiana koszula na większą panią. Ostatnio były duże rozmiary, więc. Kurtkę Ania znalazła. Fajną. Nie, no, ta kurtka jest piękny kolor. No. Ona ma taki coś między fuksją a magentą, nie? Ten kolor. Dlatego tak mi wpadła w oko. Fajna. O, spódniczka. Luźna spódnica na większy rozmiar. Fajna. Super fajna. Bawełniana. Co tu mamy? Wiskozowa bluzeczka. Bardzo fajna firma. No. I jeszcze też mamy to, co pokazywałyśmy, się nie pokazuje, ale spódniczkę taką jesienną, 50% wełna. Bardzo fajna będzie. Super. I sweterek, luźny sweterek z bawełny z domieszką kaszmir. Mhm. Bawełna, tam jest jakiś też... To Kingusia wyszukał. Kardigan. Kardigan na rzutka. Tyle. Tyle, dobra, dziękujemy bardzo i dziękujemy za możliwość filmowania. A jeszcze jaki adres jest tutaj? Kawet 61, słuchajcie. W dwugłosie mówimy, jak profesjonalny chór. Dobra. Dobra. Cyka. Ładne tereny. Tu też mamy szkłapanów. Patrzcie, jakie chmury. Czyli są polskie chmury. Można by z pana Tadeusza tu coś tutaj zacytować, ale nie zacytuję, bo nie pamiętam. Polskie chmury czy czarne? Bo jest chmury, nie jest taka księga. O, zaczyna się od opisów chmur. Polskie, jakie są rodzaje polskich chmur, że takie piękne i tak dalej. Takie maliny. No to znowuż balladyna, nie? Że tu jest pięknie. Ten domek jest piękny. Domek jest piękny. Nie, no widać, że jest. No patrzcie, jaki widok w stronę Krakowa. A potem będziemy jeszcze inny. A gdzie będzie Szwajcaria? Szwajcaria. Zatrzymałyśmy się w Szwajcarii. Rybie. To są rybie, tak? A tu są krowy. To nie są rybki, to są krowy. Patrzcie. Całe stado ptaszków się zerwało tam. Co to są za ptaszki? Szczygły, wróble. Patrzcie, jak to pięknie. Polska Szwajcaria. Teraz się podniosę, tak. Wow. Ale jest pięknie. Patrzcie, jakie to są kwiaty. Polskie polne kwiaty. Taki bukiet ostatnio zrobiłam na łące.
Przepięknie to jest. Agro, obetniemy to. Słuchajcie, jesteśmy w Limanowej tekstylowo. To co Wam mówiłam, że chcę iść, bo jeszcze tu nie byłam z Wami. Nie byłyśmy, bo teraz idziemy z Anią. O, Ania zamyka autko i jesteśmy... Zimno. Tu jest też Isk. Zimno. Tu jest Netto. Tu jest tekstylowo. No i będziemy widzieć, co się dzieje. Teraz jesteśmy w domku Ani rodziców w Pasierbcu. Patrzcie, jakie mają widoki z okna. Pięknie, pięknie. Piękny ogród. Nawet jest tutaj folia. Ale widok, jakie chmury dzisiaj są niesamowite. No faktycznie tutaj jest, słuchajcie, bardzo, bardzo malowniczo. Teraz sobie będziemy jadły pizzę i deserek keto. O, Ania pokazuje, co kupiłyśmy, bo tę spódniczkę sobie bierze. To jest, patrzcie, piękna z metką spódniczka, 50% bawełna, ale zobaczcie, jaka śliczna. Jaki ma piękny kolor. Teraz widać kolor. Śliczna jest, naprawdę. Trochę taka bananowa, ale nie, ona ma różne cięcia. Bardzo. Super zrobiona. Bardzo różne fajna. Cięcia. I jeszcze jest bluza jeansowa, tak, koszula jeansowa. Vintage z zatrzaskami. Co to za marka? Verdana, jakiś Ranger. Widocznie jakaś amerykańska. I mam zatrzaski. Ładne, popatrz. Bardzo fajne, takie właśnie vintage styl. Teraz są znowu modne te vintage koszule jeansowe. Takie piękne skarby mam. Bardzo fajna. To są zdobycze dla Anusi. Mhm. Zobaczycie potem dla mnie też, ale ja już będę mierzyć w Mierzymy. Mhm. Super, 100% bawełny. No i fajnie. Pięknie. Oj, pyczku. Eugeniusz przyszedł, sfilmujemy go na potrzeby filmu, bo jest pięknym kotem. Eugeniusz, to jest kotek, którego kiedyś widzieliście we vlogu, bo on przyszedł za nami z daleka do domu. Taki bezpański był, a teraz jest taki piękny, piękny u Ani kotek, a on przyszedł kiedyś właśnie za nami. Tak się przyczepił, że całą drogę ze spaceru przyszedł i patrzcie, jak wyrósł. Piękny kicury. To na tyle, jak chodzi o relacje. A teraz widzieliście, że tam Ania pokazywała, co sobie zostawiła, jakie ciuszki. I teraz pokażę Wam, co kupiłyśmy, bo naprawdę spore zakupy zrobiłyśmy. Niektóre rzeczy są zupełnie nowe. Słuchajcie, na przykład ta sukienka, którą mam na sobie teraz, a którą zobaczycie też w stylówce, jest nowiutka z metkami. To jest co prawda sukienka marki Esmara. To wiecie, co to jest za marka, ale jest naprawdę spoko, z wiskozy, jest nowa z metkami, więc w ogóle super, naprawdę ma piękny kolor. No i fajny materiał, oddychający, ja nie mam do niej żadnych uwag, jest nowa, więc pewnie będzie podobnej cenie, jak była nowa w sklepie, ale nie będzie jakaś też wygórowana cena. Jest pięknym kolorem na jesień na pewno, do swetrów wszelkich w ciepłych tonacjach, do brązów, do czerni, będzie na pewno rewelacyjnie wyglądała. Ja Wam tutaj zmierzę tak jeszcze letnio z tą torbą moją taką patchworkową, przywiezioną z wakacji z Maroka oraz do tych butów, co mam teraz właśnie na sobie, czyli buty takie fioletowe, powiedzmy wrzosowe. Chciałam to Wam tutaj zapiąć, ale coś nie chce mi się zapiąć. Chyba trzeba dziurkę rozkroić, słuchajcie, bo dziurka jest nierozcięta. Z drugiej strony pewnie lepiej, ale nie będziemy tego już robić, więc sobie zapnę to. W każdym razie chciałam Wam pokazać, że sukienka ma podwijane rękawki. Można sobie zrobić taki rękawek do łokcia.
podpinając na tych guziczkach. No ale to jest jakby oczywiste, jest naprawdę bardzo wygodna. Wydaje mi się, że to jest bardziej rozmiar M, bo ja tutaj mam te zaszewki na biust, które nie trafiają w miejsce, więc myślę, że to jest ML bardziej. Ale naprawdę super, bardzo mięciutki materiał, krój. Myślę, że będzie bardzo fajnym nabytkiem. Na mnie jest za duże, jak widzicie, no i w ogóle wiecie dobrze, że żółty to nie jest mój kolor, szczególnie ciepły żółty, taki jak ten. Ale skoro już zaczęliśmy od takich kolorystycznych tych, to pokażę wam najpierw te bardzo kolorowe rzeczy. Piękną spódniczkę kupiłyśmy w tym właśnie małym sklepiku. Spódniczka marki Tahari w rozmiarze M. No i rzeczywiście jest rozmiaru M. Ona jest 50% z wełny, ze sztucznym mieszana. Zobaczcie, jaka śliczna spódnica, nowa. Naprawdę nowa. Tutaj nie ma ani mikro nawet wady. Bardzo fajna linia, linia A. Mogę ją nosić, bo mi nie spada z biodra, ale jest za duża i to widać. Jednak jest to rozmiar więcej niż ja mam. Naprawdę jest piękna, ja tu wam pokazuję do rajstop w kropki, to jest taka, totalnie zrobiłam dla jaj tą stylizację, bo ten kolor mnie tak rozbawił, że włożyłam bardzo kolorowy sweter i też rajstopy w te bardzo kolorowe kropy takie i czarne buty, a buty są to buty właśnie z tekstylowo, z tej wyprzedaży, bardzo fajne, zamszowe i zobaczcie, jakie mają superowe obcasy i w ogóle to jest jakaś całkiem niezła marka. W świetnym stanie buty, one są w moim rozmiarze, ale ja takich butów tego typu nie będę raczej nosić. To takie trochę coś w stylu Wednesday Addams, takie bardziej hardkorowe. Fajna marka, słuchajcie, Star Monroe. Naprawdę dobrej jakości buty, zobaczcie jak są bardzo ładnie wykonane. Mają minimalnie przytarty fleczek, to fleki może trzeba będzie wymienić. Ale tak czy inaczej, nawet nie jest to aż tak chyba w 100% konieczne, bo to nie jest jakaś ogromna różnica. W każdym razie naprawdę fajne, na takim trochę podwyższonym obcasie, skórkowe, super, super buty. W środku mają trochę lekkie ocieplenie, więc to są takie botki, które będą się nadawać na zimno, ale naprawdę mają świetny styl. Uważam, że są bardzo ciekawe i ten obcas tutaj pewnie będzie miał z 8 cm, odliczając ten koturn, albo 7. W każdym razie tak minimum 7 cm, więc to są już takie typowe botki na obcasie, ale bardzo fajne. Jeszcze zaraz zobaczycie te botki do spodenek. Też przy okazji do tej samej stylówki wam pokażę spodenki, bo to naprawdę jest znalezisko. Te spodenki są nie na moją figurę, niestety one są trochę za ciasne na mnie w pupie, natomiast trochę za luźne w pasie. Natomiast jest to mniej więcej SK i to jest, słuchajcie, vintage jakaś marka, zobaczcie. Tutaj jest metka vintage prawdziwa. W dodatku zobaczcie. Tutaj jest metka od nowości, one nigdy nie były noszone te spodnie. Skóra naturalna, z wysokim stanem, piękne są. Jeżeli macie taką figurę eski, że nie macie bardzo wąskiego pasa, ja mam około 66-67 w pasie, natomiast jeżeli macie trochę więcej w pasie, a znowu nie macie aż takich bioder, czy też pupy takiej wystającej jak ja, to czyli troszkę taka minimalnie bardziej płaska sylwetka, to będą idealne na Was te spodenki, bo naprawdę są piękne, zobaczcie, nowiutkie vintage spodenki. No to się praktycznie nigdy nie zdarza, żeby spodenki vintage były nowe z metką, nigdy nie używane, z porządnej, grubej skóry. No tu jest naprawdę wszystko perfekcyjne, słuchajcie. To jest gratka i naprawdę rzadka gratka. Rzadka gratka, z czego się strasznie ucieszyłam, bo to jest całkiem fajna rzecz. No nie ukrywam, że też oczywiście można na tym jakoś zarobić, bo wiecie, no jednak ja tego nie robię wszystkiego całkowicie charytatywnie, bo z czegoś człowiek musi żyć. Więc bardzo się cieszę, jak mi się trafi coś takiego wyjątkowego jeszcze z metką. No super po prostu. Dobra, kolejne kolorowe rzeczy wam teraz pokażę. Spódniczka już była. O, do tej spódniczki jeszcze pokazuję wam stylówkę z tą kurtką. Jest to kurtka jeansowa San Oliver. Też to jest kurtka raczej taka vintage. W pięknym kolorze, taki magenta, fuksja, coś w tym guście. 38-40, zdecydowanie. Na mnie jest za duża ta kurtka. Ona jest taka lekko elastyczna, więc to może być kurtka typu takiego bardziej do ciała, jak lubicie takie kurtki. Naprawdę fajna jeansowa kurtka w ślicznym kolorze, będzie bardzo ożywiająca na jesień, na przykład na wrzesień idealna. No naprawdę jest ekstra fajna, ekstra fajna. Nawet nadałaby się, podejrzewam, do tej sukienki, bo dlaczego niby nie. A nie próbowałam nawet, ale może by się... Nie, trochę chyba nie ten styl. To jest bardziej coś takiego do jeansów, do spodni, ewentualnie do mini.
ona jest po prostu w takim kroju, że do takiej luźnej sukienki raczej się nie nadaje. Do takiej sukienki lepszy byłby długi sweter albo płaszczyk, albo jakiś taki luźny kardiganik, ewentualnie długa marynarka. Ale kurtka jest rewelacyjna, w każdym razie. To było w tym małym sklepiku. Druga rzecz, kolejna rzecz z tego małego sklepiku, to jest taka jedwabno-bawełniana, a nie, chyba jedwabna torebka. Mała torebka beżowa, taka, którą można właśnie sobie włożyć na jakieś zwiedzanie, na wakacje. Rozwiążę ją. Po prostu taka nowiutka torebka. Bardzo fajna w środku jest też, bo ma tutaj taki... Tu chyba nie jest to naturalny jedwab. Z wierzchu tak, ale tutaj to chyba jest sztuczny jedwab w środku. Całkiem fajnie to wygląda. Mała torebeczka, taka stylowa, może być fajnym dodatkiem na lato. Nic nie waży, można z tego kosmetyczkę zrobić, a później nosić jako torebkę na wakacjach. Ja zawsze lubię takie wielofunkcyjne rzeczy, które właśnie można tak wykorzystać potem. Co teraz? Pokażę Wam teraz bluzki. Bluzki, które są niedobre na mnie, bo są za duże, więc nie będę się w nie ubierać, ale są śliczne. Ta jest bawełniana. Nie wiem jakiej marki, bo tu nie ma marki, ale jest to długa taka bluzka, chyba w rozmiarze LXL. Może tu będzie napisane, jaki to... Nie jest napisany rozmiar, natomiast jest to bawełna 95% z dodatkiem elastanu, ale... Nie czuć za bardzo tego elastanu, no ale jest tak napisane. Bardzo ładny kolor, bardzo ładny wzór, ma ładne guziczki. Taka dłuższa bluzka ze szlufkami na pasek. Można sobie coś przewiązać, albo właśnie z paseczkiem ją nosić. Taka trochę tunikowata bluzka. Bardzo ładny wzór, naprawdę bardzo ładny ma wzór. Zobaczcie, jaki piękny kolor. No i to jest taka cieniutka bawełenka. Rękaw raczej 3/4. Raczej właśnie to będzie LXL. Myślę, że ona będzie miała 50 kilka w pachach. Tak wygląda. Ale naprawdę fajne. Takie fajne składowe bluzki to, jak są ładne, oczywiście w dobrym stanie, jak nowe, no to zawsze fajnie kupić. Szczególnie jak jest jakaś też wyprzedaż. To jest słodziak, słuchajcie, to jest na pewno w większości bawełna, też nie ma właśnie składu, ale jest to bluzka z takimi bufeczkami, piękne prążki, wydaje mi się, że to jest albo 100%, albo jakieś 80% bawełna przynajmniej, wydaje mi się, że 100%, ale głowy nie dam, no bo nie ma metki. Natomiast typowa taka bluzka koszulowa w dotyku bawełniana. Zobaczcie, jakie ma cudowne myszki z przodu, po prostu mnie to powaliło. I to jest też jakaś L-ka, wiecie? Tak, zdecydowanie, patrząc tutaj na te paszki, to jest eleczka. No i jest na mnie na tyle za duża, że źle wygląda na mnie, więc nie będę mierzyć, bo to tylko zepsuje Wam efekt. Ale no, naprawdę słodka vintage bluzka z bufkami i z tymi, no, takimi myszkami cudownymi. Są takie fajne. Strasznie czasem mnie rozczulają takie wzorki. Są po prostu rozkoszne. Jeszcze dwie bluzki i te bluzki będę Wam pokazywać. Kilka bluzek pokażę Wam do jednej spódnicy. Tu mam taką spódnicę, która jest z bawełny, marki OK. No, spoko. Rozmiar aż napisane 46, wiecie co? Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że to jest ML maksymalnie. Cienka, letnia spódnica falbaniasta, bardzo długa, ale no bardzo długa. Na mnie jest dobra długość, bo to jest taka na mnie do kostki, czyli w sam raz. Natomiast myślę, że... Na 46 to ona nie będzie, ale może do 42 być, bo jednak tutaj trochę jest tej spódnicy. No i myślę, że tak na 1,65 m dobra, na niższą osobę to już będzie taka bardzo, bardzo do ziemi, a na wyższą będzie może trochę za krótka, więc to jest chyba taka spódnica idealna do niższego lub średniego wzrostu. W każdym razie fajna, z bawełny, falbaniasta spódnica, no ideal na lato. Bardzo, bardzo fajne są takie spódnice, naprawdę są bardzo uniwersalne, 100% bawełna, tak. No i po kolei bluzki, które nam się udało kupić. Taka bluzka. Widzieliście też kilka ciuchów w holu i w programie o Old Money, także tego już nie będę pokazywać. Bluzka Esprit z wiskozy. Takimi krótszymi rękawkami, ale fajnymi, takimi rozszerzanymi. O, takie motylkowe trochę rękawki, bardzo ładne. Bardzo ma ładny wzorek i ma taki szlaczek na dole. Śliczny ma ten kolor, naprawdę. Jest taka właśnie dłuższa i ma niby takie pseudowiązanie, bo to nic nie robi, to wiązanie. To jest tylko ozdoba. Po prostu taka węższa, dłuższa bluzka, na przykład do spodni mogła być fajna. Można do środka też wsadzić, bo myślę, że to zupełnie nic nie przeszkadza, do jeansów na przykład.
ale ładny wzorek bardzo. Następna bluzka jest naprawdę perełką, bo jest jak nowa i to jest bluzka marki Jackpot w rozmiarze S. 34 jest napisane, ale znam nie za duża, zobaczcie tam w stylówce. Pokazuję Wam właśnie, że to absolutnie nie jest 34, to jest bluzka na większy biust, z lekko z elastanem, ale to jest na 100% jakaś bawełna z dodatkiem elastanu. Tu już Wam powiem, bo tu wszystkie metki są i ta bluzka jest naprawdę jak nowa, 68% bawełna. No, czyli jest to bawełna z elastanem i tutaj już to troszkę czuć, ale jest to super jakość. No i zobaczcie przede wszystkim ten śliczny kolor. Myślę, że spokojnie może być to bluzka na rozmiar M. Ona ma taki obcisły panel tutaj, który tutaj tak trochę formuje brzuszek, no ale trzeba mieć do niej trochę biustu, bo na mnie, na mój biust jest zdecydowanie to za małe i to źle wygląda. Musi być to na osobę z biustem, ale widzicie, że na mnie to się tak średnio układa, ale będzie na kogoś z większym biustem będzie pięknie leżała i no, kolor jest po prostu niebiański. Kolejna bluzka też jest świetna, to jest bawełna Street One, czyli dobra firma. I to jest taka koszula w stylu vintage, też z podpinanymi rękawkami tutaj na takie guziki. Bardziej taka właśnie typowa koszula, ale bardzo ma bardzo ładny kolor i bardzo ładny deseń. Bardzo fajna koszula, serio. No uważam, że i do spodni, i do właśnie do nawet stylu old many mogłaby być do jakichś szarych, do różowych, do czarnych spodni, do białych spodni. Rewelacja. Śliczna koszula. I oczywiście ma guziczki z masy perłowej, słuchajcie. Oczywiście, że tak. Ja mam szał na punkcie tych guziczków. Nie wiem, coś mam z mózgiem, jak chodzi o te guziczki z masy perłowej. Jak chodzi o bluzki, to już wszystkie były. A teraz pokażę Wam jeszcze sukienkę, bo oprócz tej sukienki, co mam, dwie sukienki, tej sukienki, co mam na sobie, kupiłam jeszcze dwie, kupiłyśmy jeszcze dwie sukienki i ta jest przepiękna. Ojejku, ona jest w ogóle chyba nowa, totalnie. Ja tutaj, gdzieś tu widziałam, że czymś tak lekko poplamiła, ale to chyba nawet ja poplamiłam, ale nie, no to jest jakaś taka mikroplamka, która natychmiast zejdzie, to w ogóle nie ma problemu. To jest bawełniana sukienka marki Fransa w rozmiarze 36, ale wiecie co? Jest przepiękna, jest i kolor, i jest nowiutka, i ma śliczny krój. Zobaczcie w ogóle, jak to jest wykonane. I ma piękny, szeroki pasek, taką szarfę. No w ogóle jest to perfekcja, zobaczcie na te guziczki. Naprawdę, no takie rzeczy się tak rzadko trafiają. Dla tej sukienki warto było jechać i dla tych spodenek nawet. No nie mówię, że inne rzeczy są gorsze, ale to już jest szok. No i niestety, ale ja się nie czuję dobrze w tej sukience, bo ja mam dość szerokie tutaj barki i no i te bufki trochę mnie poszerzają i trochę mi się to nie podoba, że wygląda szerzej niż bym chciała wyglądać. Także sukienka jest boska, sami przyznajcie. Łapcie ją póki jest, bo na pewno będzie dużo chętnych na nią. Ona będzie tak na 36-38, dobra. Jest taka tutaj trochę na mnie szeroka w pasie, więc na pewno na 70-70 kilka jeszcze może będzie. I ma paseczek, więc fajnie można sobie dowiązać. Ostatnia sukienka i ostatni akcent na dziś. To jest taka przepiękna sukienka z bawełny. I też chyba to jest mojito, rozmiar 40. I rzeczywiście jest za duża na mnie. Jest ona z podszewką, już Wam powiem skład. 98% bawełna, 2% elastanu, ma zameczek z tyłu, więc fajnie się wkłada. To jest taka sukienka w stylu lat 60. i zobaczcie, jaki ma przepiękny wzór na miętowym tle. Naprawdę piękne. Uwielbiam takie gustowne wzory w ładnych kolorach, w takich ładnie dobranych kolorach, właśnie do takich pastelowego tła. Przepięknie to wygląda i fajnie się to układa tutaj, formuje tak biust i talię ta sukienka. O. Kochani, i ona przepięknie formuje tutaj talię i właśnie no w ogóle sylwetkę. Bardzo, bardzo fajna sukienka, taka raczej w stylu mini, ale jest tak przed kolano, to nie jest bardzo krótka sukienka. Jest przepiękna, naprawdę też bardzo mi się podoba. Obie te sukienki są cudne i no i ta nowa sukienka oczywiście też. Także jak widzicie, całkiem fajne zdobycze, jak na taką wyprawę, gdzie okazało się, że w tych sklepach były też promocje i przeceny, więc opłacało się nam pojechać. No i oczywiście była też fajna wycieczka, także mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał.
co tam w Lumpeksach, to widzieliście, jakie mniej więcej są ceny, jaki jest asortyment. Pozdrawiam Was już na dziś serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pewnie będzie to haul lumpeksowy. I zobaczymy się już niedługo. Live'y będą w kolejnym tygodniu, także cześć, do zobaczenia.